Witam. Dzisiejszy temat to kontrola dystansu w walce. Osobiście uważam, że kontrola dystansu w walce jest to absolutnie jeden z najważniejszych elementów, który niestety bardzo często jest zaniedbywany przez młodych adeptów. Wszyscy skupiają się na tym, aby mocno bić, aby mocno kopać, aby być wytrzymałym, silnym, albo robić dźwignie itd. Natomiast może okazać się w realu, że wszystkie te zdolności do niczego się nie przydadzą. Dlaczego? Odpowiem na bazie pytania, które często jest zadawane na wszelkich forach. Kto wygra? Stójkowicz czy parterowiec? Okay? I zarówno za jednym, jak i za drugim będą przemawiały różne argumenty. Jedni powiedzą, że stójkowicz, ponieważ mocno bije, potrafi nokautować. Drudzy powiedzą, że parterowiec, ponieważ potrafi zaduszać, robić dźwignię. Prawda jest jednak taka, że wygra ten, który szybciej będzie w stanie dojść do dystansu, w którym on jest lepszy. Okay? Ponieważ co z tego, że stójkowicz będzie bił bardzo mocno i będzie miał nokautujący cios, skoro nie będzie w stanie utrzymać na dystans przeciwnika? I odwrotnie, co z tego, że parterowiec będzie potrafił robić niesamowite rzeczy w parterze, skoro nie będzie potrafił skrócić dystansu i do tego parteru sprowadzić? Dlatego też kontrola dystansu w walce i umiejętność pracy w dystansie jest dla nas niesamowicie ważna, ponieważ dzięki niej jesteśmy w stanie znaleźć się w miejscu, w którym to my jesteśmy lepsi. Mamy oczywiście cztery podstawowe dystanse walki. Jest to długi dystans, a więc moment, kiedy pracujemy na długich kopnięciach, robimy długie wejścia. Mamy pół dystans, a więc wtedy, kiedy pracujemy rękoma, kopiemy kolanami. Mamy zwarcie, a więc wtedy, kiedy jesteśmy bardzo blisko, trzymamy przeciwnika, klinczujemy także. Oraz ostatni dystans, czwarty, to jest parter. A więc moment, kiedy przychodzimy do parteru i tam kontynuujemy walkę. Bardzo ważne jest to, aby być w stanie rozróżniać te dystanse oraz być w stanie zachowywać się, umieć się zachować w każdym z tych dystansów. Okay? Ponieważ nigdy nie wiadomo, w jaki sposób walka dla nas się ułoży. Jest jeszcze coś takiego jak tak zwany bezpieczny dystans, czyli taka bazowa sytuacja, w której możemy znaleźć się z przeciwnikiem. I wygląda ona w ten sposób, że zanim dojdzie do walki, czyli tuż przed walką, dbam o to, aby nie być zbyt blisko przeciwnika, ponieważ tutaj już by była walka. Okay? Czyli ten dystans tak naprawdę to już jest dystans walki. Natomiast bezpieczny dystans, taki podstawowy dystans, to jest moment, kiedy gdy przyjmiemy pozycję walki, to jesteśmy w dystansie, w którym, aby przeciwnik mógł nas zaatakować, musiałby zrobić przynajmniej krok. I teraz widać, że ja, żeby uniknąć tego ataku, też wystarczy, że zrobię jeden krok. OK? Wrócimy. Czyli zobaczcie, gdybym ja chciał go zaatakować, wystarczy mi jeden krok, aby być w dystansie ataku. Natomiast gdyby on chciał zaatakować, wystarczy mi jeden krok, aby być poza dystansem jego ataku. I ten krok, czas potrzebny na wykonanie tego kroku, jest to bardzo często czas, w którym ja jestem w stanie przygotować sobie kontrę na jego akcję. To, co zrobimy sobie teraz, to będzie takie bardzo podstawowe ćwiczenie, które pozwoli nam nauczyć się utrzymywać dystans, ten bezpieczny dystans pomiędzy nami a przeciwnikiem. Będzie to ćwiczenie składało się z dwóch elementów. Pierwszy element polega na tym, że przyjmujemy pozycję walki, ustalamy ten dystans, który nas interesuje, a więc dystans jednego kroku, i partner w tym momencie będzie poruszał się w przód lub w tył w stosunku do nas, ok? A więc jeżeli będzie szedł w moją stronę, to moim zadaniem będzie kontrolować ten dystans i wycofać się. Natomiast jeżeli on będzie się wycofywał, to ja będę starał się trzymać ten dystans, jeszcze trochę, ok, który on mi narzuca. A więc pierwsze ćwiczenie. Partner będzie zmieniał dystansę, na razie w jednej linii, ty po prostu się poruszasz razem z nim. Ok, bardzo podstawowa sprawa. Drugi wariant tego ćwiczenia to jest dokładnie to samo, ale będziemy teraz już poruszać się nie tylko w linii, ale także po okręgu. Ok, czyli jego zadanie to będzie pracować w dystansach, ale schodzić także. Zwróć uwagę, że gdy on będzie szedł w jedną stronę, to ja w drugą. Gdy on w jedną, to ja w drugą.
podstawowe ćwiczenie, ale zobacz, do jakich wniosków możemy dojść. Za umiejętność szybkiego skracania dystansu odpowiada praca nóg. A więc trenuj umiejętność szybkiego przemieszczania się, ponieważ od tego może zależeć powodzenie w walce. Thank you.